Witamy Państwa serdecznie. Być może w tym czasie ważą się losy ogromnych pieniędzy. Myślimy tutaj o kwocie 1 260 000 000, które PiS chce przekazać na swoją telewizję. Nie boimy się tutaj używać tego stwierdzenia swoją telewizję, bo telewizja publiczna, radio publiczne w bardzo wielu swoich działalnościach staje się zwyczajnie ramieniem zbrojnym partii rządzącej. W jakimś sensie ta kwota 1 260 000 000 to jest subwencja na działalność propagandową PiS-u. Tak ją oceniamy i tak czytamy wiele działalności telewizji publicznej czy radia publicznego. Dzisiaj rzecznik prezydenta zapowiedział, że prezydent chce podpisać ustawę, która te ogromne pieniądze wpompuje w telewizję Kurskiego. To jest dla nas sytuacja bulwersująca, tym bardziej, że tak wiele grup społecznych potrzebuje dzisiaj pieniędzy na podwyżki i apelujemy i wręcz żądamy od prezydenta Andrzeja Dudy, żeby te pieniądze przekazał na podwyżki nauczycielom. Liczymy też na wrażliwość Agaty Dudy, która powinna prezydentowi podpowiadać, jak ważne są te pieniądze na podwyżki dla nauczycieli. Słowem, żądamy od prezydenta, żeby zawetował tę bzdurną ustawę, która w naszej ocenie marnotrawi tak ogromne pieniądze. Szanowni Państwo, telewizja publiczna nie może być oparta na nienawiści. Dzisiaj to, co widzimy każdego wieczoru w mediach publicznych, to sączenie nienawiści przeciwko kolejnym grupom społecznym. Kiedyś przeciwko obcym, dzisiaj przeciwko ludziom o innej orientacji seksualnej. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej musi stać na straży dobra, musi stać na straży konstytucji. Nie może stać na straży nienawiści. 1 260 000 000 złotych to pieniądze, które będą przeznaczone wprost na propagandę PiS-u. Dlatego żądamy od prezydenta Dudy weta w sprawie przekazania tak ogromnych pieniędzy na telewizję zwaną kiedyś publiczną, bo ta telewizja już z telewizją publiczną wspólnego nic nie ma. Wiemy, że to nienawiść zabiła prezydenta Adamowicza. Nie chcemy doprowadzić do tego, nie chcemy, żeby telewizja publiczna doprowadziła do tego, żeby nienawiść zabiła kogokolwiek innego w naszym kraju. Żeby telewizja publiczna przypuszczała, żeby telewizja publiczna używała takiej argumentacji, która powoduje nienawiść do kolejnych grup w Polsce. Nie może być żadnych podziałów w naszym kraju, ani ze względu na wiarę, ani ze względu na orientację seksualną, ani ze względu na to, jaki kto ma kolor skóry. Dzisiaj to, co widzimy w telewizji publicznej, niestety zmierza w kierunku absolutnego podziału w naszym kraju. Przypomnę Państwu, że po tragedii, która wydarzyła się w Gdańsku, Platforma Obywatelska podjęła decyzję o bojkotowaniu telewizji publicznej. Nie chodzimy do programów, z których sączy się jad i nienawiść. Apelujemy jeszcze raz do prezydenta, żeby zawetował tę ustawę, która naprawdę jest absolutnie skandaliczna, ponieważ działalność tego typu nie może być finansowana przez polskich podatników, którzy po prostu zwyczajnie sobie tego nie życzą. Zainwestujmy te ogromne pieniądze w ważne rzeczy, a podwyżki dla nauczycieli to jest dzisiaj sprawa paląca.